Cześć Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, niże z frontami atmosferycznymi. Do naszego kraju napłynie cieplejsza i wilgotna masa powietrza z zachodu. Dzisiaj na wschodzie i południowym zachodzie pogodnie. Nad pozostałym obszarem dużo chmur. Od Skandynawii przez Bałtyk po Alpy opady śniegu, a w Niemczech i krajach Beneluxu opady przeważnie deszczu. Najchłodniej w Moskwie minus 9 stopni, a najcieplej w Madrycie i Marsylii 13. A teraz spójrzmy na mapę Polski. W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Od Warmii i Mazur przez centrum po Górny Śląsk opady śniegu, a na zachodzie opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach minus 5, minus 4 stopnie przy wschodniej granicy, 1 stopień w centrum, do 6 w Szczecinie. Powieje silny i porywisty wiatr z południa i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, a barometry wskażą 999 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.